Platforma zmiennokątowa przeznaczona jest do kształtowania kąta ustawiania miednicy oraz krzywizn przedniotylnych kręgosłupa w formie ćwiczeń biernych w pozycji stojącej. Mogą z niej korzystać osoby bez ograniczeń wiekowych, zdrowe i sprawne fizycznie, jak też z deficytem sprawności fizycznej, który nie wyklucza samodzielnej, kontrolowanej pozycji stojącej. W urządzeniu wykorzystuje się zjawisko biofeedbacku dzięki zastosowaniu systemu monitorującego postawę ciała. W myśl zasady korekty posturalnej, gdzie za punkt stały u człowieka w pozycji spionizowanej należy przyjąć kończyny dolne, rolę ustawienia miednicy pełnią dwie grupy mięśni. Po pierwsze, zwiększające swym skurczem przodopochylenie miednicy, z jednej strony mięsień prosty uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy, z drugiej mięsień czworoboczny lędźwi oraz prostownik grzbietu odcinka lędźwiowego. Po drugie, zmniejszające swym skurczem przodopochylenie miednicy, mięśnie pośladkowe wielkie wraz z towarzyszącymi, jak półbłoniasty, półścięgnisty, głowa długa mięśnia dwugłowego, przywodziciel wielki, pośladkowy średni oraz grupa mięśni brzucha, zwłaszcza mięsień prosty. W celu przejrzystego ukazania zakresu oddziaływania przodu i tyłu pochylenia postawy podparcia stóp dla tonusu mięśniowego osoby poddawanej ćwiczeniu, wykorzystane zostały ustalenia Meyersa w zakresie przedniej i tylnej ściany anatomicznej. Wymuszanie tyłu pochylenia miednicy jest polecane ludziom przebywającym dużo w pozycjach siedzących, stojących z ugiętymi kończynami dolnymi bądź ich asymetrycznym podparciem, gdyż powoduje to skracanie się traktu kulszowo-goleniowego oraz prostowników stawu skokowego górnego. Platforma zmiennokątowa. Proces wymuszania tyło pochylenia obręczy biodrowej poprzez tyło pochylenie podstawy podparcia stóp pacjenta. Rozciągnięciu ulegają powięź podeszwowa, rozcięgno podeszwowe, ścięgno Achillesa, mięsień brzuchaty łydki, mięśnie kulszowo-goleniowe, więzadło krzyżowo-guzowe, powięź krzyżowo-lędźwiowa, mięsień prostownik grzbietu, czepiec ścięgnisty, rozcięgno nadczasze. Skracaniu ulegają krótkie i długie prostowniki palców, mięsień piszczelowy przedni, mięsień czworogłowy uda, mięsień prosty brzucha, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, powięź czaszki, rozcięgno nadczasze. W ustalania krzywizn przedniotylnych kręgosłupa pomagają peloty, którymi podpieramy wymagane punkty ciała ćwiczącego. Platforma zmiennokątowa, proces wymuszania przodopochylenia obręczy biodrowej poprzez przodopochylenie podstawy podparcia stóp pacjenta. Rozciągnięciu ulegają krótkie i długie prostowniki palców, mięsień piszczelowy przedni, mięsień czworogłowy uda, mięsień prosty brzucha, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, powięź czaszki. Skracaniu ulegają rozcięgno nadczasze, czepiec ścięgnisty, mięsień prostownik grzbietu, powięź krzyżowo-lędźwiowa, więzadło krzyżowo-guzowe, mięśnie kulszowo-goleniowe, mięsień brzuchaty łydki, ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe, powięź podeszwowa. Ćwiczenia, zabiegi z wykorzystaniem platformy zmiennokątowej są bezpieczne. Ćwiczenia, zabiegi są również skuteczne, czemu dowodzą testy gibkości kręgosłupa wykonywane przed ćwiczeniem i po nim oraz pomiar krzywizny przedniotylnych kręgosłupa.